Siemanko, siemandero, pozdrowienia bardzo, bardzo gorące z przystani Jeziorany na Mazurach. Może gorąco nie jest, ale świeci słońce i już czuć tutaj wiosnę. Jestem tutaj, ponieważ właśnie tworzę takie szkolenie, konsultuję się tutaj z zespołem, pomagam im przygotować się na sezon, który przed nimi, bo będzie się działo tutaj na Mazurach bardzo dużo, więc na podstawie moich doświadczeń, też na podstawie doświadczeń w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, w obsłudze gości hotelowych, a także pracy w kilku obiektach i moich doświadczeniach na eventach wszelkiego rodzaju, doradzam, co tutaj można zrobić. Ale dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć Tobie o czymś bardzo, bardzo ważnym, bo często rozmawiamy o nawykach, często rozmawiamy o tym, jak się rozwijać, często szukamy rozwiązań, jak osiągnąć sukces. Różni ludzie mówią nam różne rzeczy, natomiast tutaj potrzeba także czegoś bardzo, bardzo ważnego, czyli jak przetrwać. No właśnie, i to już nie jest takie proste, bo nie jest łatwo wytrzymać te wszystkie rzeczy. Czy miałeś tak, że robiłeś coś, zacząłeś coś robić i po tygodniu, po dwóch, tak na przykład funkcjonują postanowienia noworoczne, po tym czasie już nie było tej motywacji? No właśnie, i co wtedy? Co wtedy zrobić? Ja oczywiście też tak bardzo często mam, że coś sobie postanowię i potem to, no niestety, przestaje trochę funkcjonować. I co wtedy się okazuje? Po pierwsze, że cel, który sobie wyznaczyłem, nie do końca był celem, który jest zgodny ze mną. Nie do końca był celem, którym ja chcę się zająć, który ja chcę robić. Właśnie też w poprzednim filmie o osobowościach opowiadałem o tym, że gdy odnajdziesz siebie, ocenisz siebie, to wtedy jest z tym wszystkim dużo, dużo łatwiej. A jeśli ty sobie stawiasz cel, który nie jest dla ciebie, jeśli stawiasz sobie cel, który jest rewolucją, który sobie postawisz, że masz go zrobić z dnia na dzień, że jest on trochę, no, za duży dla ciebie, żeby to zrobić, no to wtedy faktycznie rodzą się kłopoty, nie wytrzymujesz, nie dajesz rady, a przez to też no jesteś wkurzony na siebie, że tego nie zrobiłeś. Jak ja to robię? Po pierwsze, stawiam sobie cele realne, stawiam sobie cele, które czuję. Ja też właśnie nawet tutaj, jak jestem w tym ośrodku wypoczynkowym, to też zawsze mówię o tym, że zróbmy tak, żeby robić to potem konsekwentnie, więc nie wszystko naraz, nie jakieś rewolucje, tylko faktycznie spójrzmy na to wszystko realnie. I ja faktycznie też znam swoje możliwości, wiem, co zrobię, co nie zrobię, dlatego realne cele, nie wszystko naraz, po kolei, najpierw jedno, najpierw drugie, potem trzecie. Są to cele zgodne ze mną, które czuję. Te, które takie nie są, to po prostu odpuszczam. I często my jako ludzie zapominamy o naszych postępach, o tym, co robimy dobrze. I tutaj potrzebujemy motywacji, takiej samomotywacji, samodyscypliny. Jak to zrobić? Ja codziennie wieczorem, siedząc na łóżku, biorę mój notatnik i piszę 10-12 pozytywnych rzeczy z dnia, które mnie dzisiaj spotkały. Czasami jest to bardzo trudne wypełnić tę listę, ale doszukuję tych rzeczy i potem okazuje się, że faktycznie w trakcie tego dnia zrobiłem mnóstwo fajnych rzeczy i że idę do przodu, że znowu coś zrobiłem. I mój mózg już ma zakodowane coś takiego, że ja następnego dnia też robię jakieś rzeczy, żeby mieć co na tą listę wpisać.
I tak właśnie nakręcamy się do postępów, tak właśnie nakręcamy się do progresu, żeby to cały czas szło do przodu. Więc polecam również Tobie, żeby robić sobie codziennie taką listę 10 pozytywnych rzeczy. Na początku trzeba się do niej zmobilizować, ale potem będzie tak fajny nawyk, że będziesz czekać na koniec dnia, żeby sobie to wszystko spisać i żeby tą listę stworzyć. Także serio bardzo polecam, bo jest to fantastyczna sprawa, która zmieniła moje życie. Ja już to robię rok i nie dość, że jestem bardzo, bardzo mega pozytywny, to jeszcze właśnie widzę moje postępy i widzę, co robię dobrze. I Tobie też polecam, żeby się do tego zastosować. I chciałbym też Tobie załączyć tutaj w komentarzu, możesz zobaczyć na dole w komentarzu taką grafikę, jeśli tu można załączać grafiki na Facebooku, na tym, na YouTubie, bo nie wiem, kurde, nie wiem. Więc jeśli da radę, to załączę, jeśli nie, to trudno. Często wyznaczamy sobie takie cele, jakieś u góry, na przykład gdzieś dojść, coś kupić, coś wybudować, gdzieś pojechać. I faktycznie, myślmy wysoko, ale działajmy tutaj na dole. Think big, start small. To jest to, z czym chciałbym Ciebie zostawić, żeby ten ogromny cel podzielić sobie na schodki i cieszyć się tymi małymi schodkami, cieszyć się tą drogą, zacząć na dole. Co mogę zrobić dzisiaj? Już teraz, w tej chwili, wysłać SMS-a, wejść na jakąś stronę, nie wiem, zamówić coś, nie wiem, cokolwiek. Co mogę zrobić teraz, w tej chwili, bez kosztów, bez wysiłku, żeby już ten temat ruszył? Żeby za 100 kroków doprowadził mnie do tego celu. I to też, to co zrobisz, zapisz wieczorem na tej liście 10-12 pozytywnych rzeczy. I to Cię będzie pchało, motywowało i wtedy będziesz miał wiarę, wigor w siebie. Widzisz, ja trudnych momentów miałem bardzo dużo, ciągle ich mam, ale jak widzę postępy, to co się teraz dzieje, no słuchaj, na podcaście teraz ponad 1200 wyświetleń, na jednym odcinku 1200 wyświetleń. No warto, warto czekać na takie momenty, tylko trzeba wierzyć w to i doceniać każdą chwilę, każde dzieło, które się zrobiło. Także lecimy z tematem na spokojnie do przodu, doceniajmy siebie i myślmy wysoko, ale róbmy małe rzeczy przyziemne. Kopmy te, może nie kopmy doły, ale budujmy wyżyny małymi, małymi kroczkami. Wszystkiego dobrego, w niedzielę następny odcinek. Trzymajcie się.